Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Dziś temat bardzo ważny, ponieważ można powiedzieć strategiczny, a dotyczący zasobów naturalnych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej strategicznych surowców, jakim w tym przypadku będzie zwłaszcza miedź. Szanowni Państwo, coraz częściej w ostatnich dniach dochodzą różne sygnały medialne, różne informacje, z których może wynikać to, że polskie zasoby naturalne, polskie surowce strategiczne, w tym przypadku polska miedź, może być w tym teraz obecnie przedmiotem gry, bardzo szeroko zagrojonej gry międzynarodowej, w wyniku której tak naprawdę państwo polskie, naród polski może utracić kontrolę nad tymi właśnie surowcami. Polska jest jednym z trzech krajów wydobywających najwięcej miedzi na świecie. Prawdopodobnie, według niektórych szacunków, nawet mamy tej miedzi najwięcej na świecie. W XXI wieku, w wieku elektromobilności, niesamowitego rozwoju elektroniki i związanych z tym różnych technik, miedź jest surowcem strategicznym. Jest jednym z najważniejszych surowców na świecie. To, czy Polska będzie umiejętnie wykorzystywała ten surowiec i czy będzie wykorzystywała bogactwo pochodzące z jego eksploatacji, w związku z tym też jest strategicznym celem i strategicznym zadaniem Polski. Szanowni Państwo, Konfederacja jest formacją zdrowego rozsądku i my oczywiście stoimy na stanowisku, że te zasoby, te surowce, tak jak wszystkie inne, powinny być wykorzystywane, wydobywane, przetwarzane w racjonalny, sprawny, efektywny, ekonomiczny sposób. Ale mamy tutaj trzy fundamentalne postulaty. Po pierwsze, surowce naturalne, a zwłaszcza surowce rzadkie, surowce naturalne, a zwłaszcza te surowce strategiczne, te zasoby wyjątkowe, jakim jest chociażby polska miedź, powinny być własnością narodu i taki przepis powinien być wprost zapisany w Konstytucji. Zresztą w Konstytucji mojego projektu taki zapis właśnie jest, że surowce, zasoby naturalne, a zwłaszcza surowce energetyczne i nie tylko surowce strategiczne stanowią własność narodu. Po drugie, od wydobycia, przetwórstwa, przetwarzania, dystrybucji, wszelkich form ekonomicznego korzystania z tychże zasobów powinna zostać utworzone, powinny być nałożone na tego typu działalność specjalne opłaty koncesyjne i wszystkie one powinny iść na specjalny fundusz zabezpieczenia emerytalnego Polaków. To jest druga zasada. I trzecia zasada. Właśnie te środki, jakie w ten sposób Polska powinna pozyskiwać z tych zasobów, jakie ma, a są to ogromne zasoby, bo mówimy nie tylko o miedzi, ale przecież też cały czas mówimy o węglu, o wielu, wielu innych także zasobach ziem rzadkich, właśnie na taki cel powinny pójść. Dlatego, że nie ma w tej chwili ważniejszego w Polsce celu niż przebudowa systemu emerytalnego, który bankrutuje, który okrada Polaków i z którego musimy przejść do zupełnie nowego systemu emerytalnego. Problem polega na okresie przejściowym, kiedy musimy z jednego przejść do drugiego i zasypać tę ogromną dziurę finansową, jaka jest potrzebna, aby te reformy rzeczywiście przeprowadzić. Dlatego raz jeszcze podkreślam, surowce naturalne w polskich rękach, jako własność narodu, specjalne opłaty koncesyjne od wydobycia, przetwórstwa, dystrybucji, na oczywiście na racjonalnym poziomie, tak aby ta działalność była ekonomicznie możliwa i sensowna. I po trzecie, przeznaczanie wszystkich z tego tytułu środków na przebudowę polskiego systemu emerytalnego, odejście od piramidy finansowej ZUS-u, jaką w tej chwili mamy, na stworzenie wzorem Norwegii zabezpieczenia emerytalnego Polski, Polaków, opartego właśnie o te specjalne fundusze. Dalsze szczegóły dotyczące właśnie już konkretnie tej kwestii przedstawi pan poseł Kamiński. Jestem akurat posłem z województwa lubuskiego, gdzie pod Nową Solą zalega około 10 milionów ton właśnie miedzi. I tu pojawia się pewien podstawowy problem. Tak? Rząd PiS-u obiecał, że wydobycie miedzi zacznie się już parę lat temu, że zajmie się nim KGHM, czyli polska spółka, a coraz bardziej temat jest odkładany. Żadne środki KGHM-u nie są przeznaczane na rozpoczęcie tutaj czegokolwiek i prawdopodobieństwo jest duże, że w to miejsce wejdzie za niedługo kanadyjska korporacja, która zacznie wydobycie właśnie miedzi pod Nową Solą, z tym, że czekają, tak samo zresztą jak inne podmioty zagraniczne, na to, co się stanie z podatkiem miedziowym w Polsce, o którym się mówi pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, że będzie po prostu zlikwidowany albo znacznie obniżony. W związku z tym jest pytanie do polskiego rządu, czy KGHM wejdzie
wydobycie miedzi pod Nową Solą, kiedy i czy ten podatek miedziowy zostanie utrzymany na tym poziomie, czy zostanie zlikwidowany. Chcielibyśmy tutaj jasnych i klarownych odpowiedzi, ponieważ są to nasze zasoby naturalne, z których powinniśmy korzystać. Miedź jest obecnie bardzo droga, jest wykorzystywana, a nikt nie wie, co się stanie za 5, 10 czy 15 lat. W związku z tym powinniśmy od razu działać, a nie czekać kolejne 5, 10 czy ileś lat, aż cokolwiek się wydarzy. Żądamy od rządu polskiego, aby KGHM po prostu zainwestował, rozpoczął wydobycie dla naszego wspólnego dobra. Szanowni Państwo, podsumowując, Polska jest takim wyjątkowym krajem. Właściwie to jest wręcz nieprawdopodobne, że my w zasadzie nie mamy długofalowej, konsekwentnej polityki surowcowej. Strategicznej polityki dotyczącej naszych zasobów naturalnych. A to jest rzecz absolutnie strategiczna w rozwoju każdego państwa. Dlatego my też domagamy się właśnie odpowiedzi, oczywiście, o których Pan mówił, odpowiedzi na pytania, o których mówił Pan poseł. Ale tak naprawdę Polska dopiero musi zbudować swoją strategię surowcową i my z całą pewnością, jako Konfederacja, jesteśmy w stanie tutaj przedstawić konkretne propozycje. Tak, jeszcze raz podkreślę, dla dobra, dla tego, aby ratować przede wszystkim finanse Polski i polski system emerytalny. Czy Państwo mają jakieś pytania? Znaczy, ja mam taką jedną uwagę, a później pytanie, bo już od października, od końca właściwie października mówi się, że gdzieś się publikuje, tak jak panowie mówią, jakieś informacje, że tam Amerykanie planują i proponują nam nieprzyjaźni, niskie podatki i tak dalej, ale to się mówi, to nie jest nic konkretnego. W związku z tym pytanie do Państwa, czy Państwo już skierowali takie pytanie, o którym nam tutaj mówią i do rządu, jeżeli tak, to do kogo, bo o tym, że się mówi, to wiemy od wielu tygodni. Tak, Pan poseł powiedział, to pytanie mamy przygotowane i te pytania zostaną skierowane w postaci interpelacji i zapytań poselskich. Oczekujemy jasnych, konkretnych odpowiedzi. Bo jest to temat absolutnie fundamentalny i oczekujemy, że rząd ma tu jasne stanowisko i nie będzie nas już w tej sprawie oszukiwał. Kiedy i do kogo te pytania zostaną skierowane? To już pan poseł może w sprawie interpelacji. W następnych dniach będziemy kierować interpelację do rządu w sprawie tego, po pierwsze, czy zostanie utrzymany ten podatek miedziowy, bo to jest istotne przede wszystkim, oraz czy w przypadku akurat Lubuskiego to będzie KGHM, które będzie wydobywało, czy to będzie zagraniczne konsorcjum, z tego względu, że zagraniczne konsorcjum wiadomo, gdzie całe dochody wyprowadzi, a polska firma, polska spółka wiadomo, że to przeznaczy na rozwój też lokalnej infrastruktury i wszystkiego, co jest związane z lokalnymi społecznościami. Proszę wybaczyć, ale nam też będzie łatwiej, jak powiedzą panowie, albo pan, do kogo konkretnie skierują panowie, państwo, to pytanie? Do premiera, do ministra konkretnego? Na pewno powinniśmy to skierować przede wszystkim do premiera, tak? Bo on odpowiedzialny jest za to, do kogo będziemy, za to, jaka jest polityka finansowa w państwie, jaka jest polityka w państwie, dlatego przede wszystkim jest to pytanie do premiera, ale musimy tutaj wiele prawdopodobnie ministerstw pociągnąć, ponieważ Ministerstwo Finansów chociażby jest odpowiedzialne za finanse i politykę podatkową. W związku z tym ono będzie wiedziało, czy jest planowany w tym wypadku jakikolwiek ruch. Także nie jest to jedno ministerstwo, tylko będzie to do wielu ministerstw, a Ministerstwo Finansów w sprawie podatkowym, o podatku miedziowym będzie przede wszystkim tutaj pytane. Temat jest interdyscyplinarny, on dotyczy zarówno finansów państwa, jak i polityki surowcowej, jak i spraw wewnętrznych, więc to pytanie moim skromnym zdaniem właśnie do premiera najbardziej się nadaje, ponieważ on niejako łączy wszystkie te strategiczne reformy pod sobą i to taką odpowiedź będziemy uznawać za najbardziej miarodajną.